trudno racjonalnie wytłumaczyć, co się dzisiaj wydarzyło. Najlepiej o tym świadczą liczby z pierwszego seta, kiedy my notujemy przyjęcie powyżej 60%, rywalki poniżej 30% i przegrywamy w blokach 9-1 i całego seta. Co dzisiaj zaważyło na tym, że niestety odpadamy z pucharu CEF? Nie chcę chyba mówić, co przeważyło, bo może to brzmić jako usprawiedliwienie albo wytłumaczenie, także nie wiem, czy będę się doszukiwać jakichś aspektów, które przeważyły. Moim takim zdaniem, no myślę, że było wiele rzeczy, które zdecydowało o tym. Natomiast musimy to przerobić, bo nasza gra zupełnie się nie układa tak, jakbyśmy tego chciały same się też trochę w tym wszystkim męczymy, ale mam wrażenie, że potrzebujemy mimo wszystko jeszcze trochę cierpliwości i takiej pracy na spokojnie. Bo to jest tylko jedyne wyjście, żeby po prostu wrócić na salę i ciężko pracować. Jeżeli trzeba będzie kolejnych treningów, to będziemy je na pewno robić i na pewno nie pozwolimy, żeby tak nasza gra została w takim stylu przede wszystkim. No musimy wiele rzeczy poukładać. Wiem, że jest dosyć późno już na takie słowa, bo jesteśmy w połowie sezonu. Natomiast ja cały czas wierzę, że mimo wszystko mamy coś do wygrania w tym sezonie. Co prawda zostało ostatnie trofeum, jakim jest medal. Natomiast myślę, że ta grupa będzie mimo wszystko cały czas walczyła i każda ma gdzieś w głowie ten cel. Dokładnie. Została nam już tylko liga. Paradoksalnie być może będzie łatwiej, kiedy te rozgrywki się na siebie nie będą nakładały i będzie można spokojnie wykonać pracę na treningach. Natomiast zespół chyba potrzebuje przede wszystkim przełamania i kilku zwycięstw, żeby wrócić na dobry tor. Tak, na pewno każde teraz zwycięstwo będzie dla nas ważne i będzie dla nas budujące przede wszystkim. Musimy się tutaj mentalnie zupełnie otrząsnąć z tych dwóch porażek na wyjeździe. Wiem, że to są może chyba za wczesne deklaracje, ale mam nadzieję, że w maju nie będziemy o tym pamiętać, będziemy świętować medal i to gdzieś wszystkim otrze trochę niesmak po tych dwóch trofeach, które już nam uciekły.